Cześć, z tej strony Konrad, ekipa Xtreme Hardware. Na naszym kanale nie mogło zabraknąć materiału poświęconego tematyce monitora. Natomiast zanim przejdziemy do rzeczy, zadajmy sobie pytanie. Czy monitory w formacie 21:9, czyli tutaj akurat rozdzielczość 3440x1440, nadają się do czegoś, są warte zachodu? Czy te monitory są dobrym rozwiązaniem dla entuzjastów? A jeżeli tak, to w jakiego rodzaju sprzęty trzeba się zaopatrzeć? Na te wszystkie pytania zaraz sobie odpowiemy. Zapraszam Was do recenzji i testu monitora Asus ROG PG34-8Q. Ok, zobaczmy w ogóle, jak się gra na monitorze w formacie 21:9. Widać bardzo szeroki zakres, jeżeli chodzi o pole widzenia, co w strzelankach, w strategiach, które obsługują tenże format, jest to naprawdę bardzo istotne, korzystne. Pozwala się lepiej wczuć. Imersja na takim monitorze jest nieporównywalnie lepsza względem chociażby monitorów 27-calowych formatów 16:9. Także powiem szczerze, że no, ciężko przy obcowaniu z tego typu monitorem ciężko się odzwyczaić i przyzwyczaić się znowu do monitora o mniejszym formacie. Ok, teraz słów kilka na temat tego, w co tak naprawdę ten monitor jest wyposażony. Przede wszystkim 10-bitowa matryca IPS 60 Hz, natomiast podkręca się ją do 100 Hz. Ten akurat egzemplarz pracuje bezproblemowo z częstotliwością 95 Hz. Przy 100 Hz występuje flickering w grach. Nie wiem dlaczego, może jest to kwestia albo samej matrycy, albo po prostu kabla DisplayPort. Niemniej jednak między tymi 95 a 100 Hz jakiejś drastycznej różnicy w odbiorze gry nie ma, także no, jest ok. Monitor w formacie 21:9, widać wszystko lepiej, a dzięki temu, że ten monitor jest jeszcze zakrzywiony, no, te odczucia są po prostu lepsze. Piękny design. Tutaj jak widać monitor jest podświetlony, to podświetlenie można wyłączyć. G-Sync. Według mnie jest to jeden z największych atutów tego monitora. G-Sync. Ja osobiście nie jestem w stanie bez tego G-Synca grać, bo jak się jednak człowiek do tego przyzwyczai, to różnica w większości gier jest po prostu fenomenalna. G-Sync całkowicie niweluje tearing, niweluje całkowicie rozrywanie obrazu, nieprzyjemne odczucia wizualne. Z G-Synciem gry chodzą pięknie jak masełko. Star Wars Battlefront 2, G-Sync on. Świetna responsywność Dartha Vadera. Tutaj używam jednej karty graficznej, bo Battlefront 2 z SLI-em skaluje się słabo, więc mam też V-Synca włączonego, G-Synca. Jeżeli chodzi o obracanie postacią, ekranem, no jest to widać, nawet podejrzewam, że na kamerze, jakie to jest płynne. Teraz w tej samej scenerii, na tej samej mapie testowej zobaczymy, jak to działa bez włączonego G-Synca. Ok, Star Wars Battlefront 2, ta sama lokacja. G-Sync wyłączony. No już gołym okiem widać. Ja czuję różnicę. Widzę, że coś jest nie tak, czegoś mi brakuje. Nie chodzi to jak wcześniej. Wcześniej było masełko, teraz odczuwam toporność. Mimo tego, że gra jest i tak, no, monitor jest ustawiony w tym momencie na 95 Hz. Więc można powiedzieć, że jakaś tam płynność jest zachowana. Natomiast no, to jest po prostu aż irytujące. Wkurza mnie to, jak czuję ten tearing, muszę to w cholerę wyłączyć. Często mówię, że 60 klatek na monitorze 100 Hz posiadającym G-Sync daje tak naprawdę wrażenia lepszej płynności niż 100 klatek, 120 klatek na monitorze 60 Hz, szczególnie bez G-Synca. Pokażę różnicę, tak swoją drogą, między 100 Hz, akurat w tym wypadku 95 Hz versus 60 Hz. Mam nadzieję, że kamera będzie w stanie to ładnie zarejestrować. Teraz mamy 95 Hz. G-Sync włączony, 95 Hz. Zobaczmy, poobracam kamerą nad Geraltem. Porobię takie ruchy. Jest płynnie, jest, no, odczuwam, że nie jest to 144, wartość 144 Hz, natomiast jest naprawdę nieźle. Teraz zmienimy na 60 Hz, wyłączymy tak zwany tryb OC monitora, także zaraz wróci do natywnych 60 Hz. Mamy teraz 60 Hz i robimy dokładnie te same zabiegi.
No, ja tu gołym okiem widzę szarpanie. Jest po prostu słabo. Również ciekawą technologią jest filtr chroniący przed szkodliwym błękitnym światłem. Dobrze widać to będzie na przypadku Google'a chociażby. Ten filtr posiada 4 poziomy regulacji. Na razie jest wyłączony. Wchodzimy na poziom pierwszy. Nieco się tutaj kolorystyka zmienia tej bieli. Na poziomie drugim wchodzimy bardziej w żółć. Poziom trzeci. No nie widzę różnicy między drugim a trzecim. Poziom czwarty jest ciemno. No to w wypadku czytania różnych tekstów ma to na pewno duży wpływ. Już wizualnie widać. Zobaczmy na Wiedźminie. Poziom 0. Poziom 1. Pierwszy. Nie widzę różnicy. Drugi. Trzeci. Nie widzę różnic. Czwarty. Dopiero przy czwartym. Technologia jest fajna, naprawdę podoba się. I skoro to chroni oczy, no to warto, myślę, jej używać. Na szybko. Fajna rzecz. Ten monitor jest wyposażony w technologię, która pozwala świecić światłem stałym cały czas bez migotania, więc wzrok dłużej zostaje świeży. Kolejna sprawa to, można powiedzieć, w locie, w czasie bieżącym zmieniamy presety kolorów. Robi się to joystickiem z tyłu, nazywa się to Game Visual. No i mamy tak. Scenery Mode na przykład. Sceneria. Widać, że kolory są bardziej jaskrawe, żywsze. Tryb racingowy. No, widzimy, wszystko jest ciemniejsze. Tryb kina. Barwy nieco się zmieniły. Mi się na razie podoba najwyższe ustawienie. RTS, RPG. No, fajnie to wygląda. FPS mode. Między tymi trybami nie widzę różnicy. I sRGB mode. Nieco ciemniej. Przyznam, że ta najwyższa opcja, Scenery Mode, przypomina mi jednego w ogóle z modów do Wiedźmina 3. Ciekawa funkcja. No i parę takich, można powiedzieć, bajerów, fajnych bonusów, które przyjemnie, że są. Dla mnie osobiście niczego jakby nie wnoszą, ale jestem przekonany, że ktoś może znaleźć dla nich zastosowanie, także co? Battlefront 2 znowu. Tak, opcja celownika. Mamy 4 do wyboru. A wezmę ten zielony. No i ten celownik zostaje, a w sumie... Cholera, może sam znajdę zastosowanie. Dobra. No, dobry patent. Celownik mamy. Kolejna rzecz. Tutaj, tak. Mamy czas. O, jak ten czas. Z lewej strony na monitorze odlicza się czas. Bardzo ciekawa opcja w sumie. To się może na przykład do StarCrafta przydać, czy do jakichś innych gier, gdzie chcemy, powiedzmy, timingi znamy mniej więcej na pamięć. No, to mi się podoba. Cholera, to mi się naprawdę podoba. Dobra. No i kolejna funkcja. Licznik FPS-ów. Tutaj akurat w prawym górnym rogu. Zaraz zobaczymy, czy się pokrywa z OSD. Pokrywa się. No, licznik klatek pokazuje, ile w danym momencie mamy klatek na monitorze. Działa tylko z włączonym G-Synkiem. No, mi się najbardziej ten timer podoba, a w sumie celownik też można znaleźć zastosowanie. Tak właśnie działają te technologie. Tutaj trzeba zaznaczyć jasno, że ten monitor tego typu kierowany jest do dosyć wąskiego grona użytkowników, ponieważ, no jakby nie patrzeć, wymaga też mocnego sprzętu do tego, by ten monitor w pełni wykorzystać, jeżeli chodzi o jego potencjał. No bo jak widzimy, tutaj akurat Wiedźmin 3, nasza rodzima produkcja, która w mojej ocenie jest arcydziełem, rozdzielczość 3440x1440, wszystko co się da wymaksowane, Hairworks razy 8, w postprocesach również wszystko na maksa. No, Wiedźmin 3, jak widać, wygląda rewelacyjnie, naprawdę też można się wczuć w klimat, jest po prostu pięknie. Klatek jest dużo, ja tutaj akurat wyłączyłem G-Synka, wyłączyłem V-Synka, tak by nie było ograniczenia, jeżeli chodzi o klatki. Natomiast to, co jest bardzo istotne, takim monitorem cieszyć się będzie
posiadacz GTX-a 1080 Ti, bądź jako próg wejściowy osobiście uważam, że na przykład GTX 1080, każda karta poniżej, tutaj trzeba pamiętać, mówię akurat o kartach NVIDIA, gdyż jest to monitor z G-Synciem. Natomiast jeżeli chodzi o wydajność, o zmaksymalizowanie wydajności takiego monitora, warto wyposażyć się w topową kartę graficzną, chociaż GTX 1080 Ti, czy ewentualnie jakiegoś Tytana, tak by po prostu móc cieszyć się maksymalną wydajnością bez cięcia detali. Dla mnie ten monitor ma jeden minus, szczerze mówiąc. No, półtora minusa, ale to akurat z racji tego, że te pół minusa to jest takie pół minusa naciągane. Natomiast tak, minusem są głośniki. Dwa 2-watowe głośniki, które tak naprawdę nie wiem po co się tutaj znalazły. Chyba z przypadku. Są zupełnie zbędne, dźwięk no po prostu mi się nie podoba. Głośniki słabo grają, po prostu je wyłączam. No ale można było na przykład miejsce bądź koszty spożytkować na coś innego. Według mnie te głośniki w tej klasie monitora są po prostu zbędne, bo i tak zazwyczaj używa się albo słuchawek, albo zaawansowanego systemu dźwiękowego, także głośniki jak dla mnie są tutaj totalnie zbędne. I kolejna sprawa, jednak te 100 Hz, wiem, że może to, co powiem, dziwnie zabrzmi, bo większość osób jest przyzwyczajona do grania w 60 Hz. Niemniej jednak dla mnie przeskok przykładowo z monitora 144-hercowego, do którego już jestem przyzwyczajony od 2 lat, na 100 Hz w wielu tytułach jest odczuwalny i to odczuwalny boleśnie. No po prostu jednak jak się człowiek przyzwyczaja, ja wiem, że ludzkie oko widzi tylko 30 klatek, jednak ja mam nadludzkie oko, bo mam 4 oczy, więc widzę tych klatek znacznie więcej i przeskok ze 144 klatek, downgrade do 100 klatek po prostu mnie boli. Mógłbym powiedzieć o cenie, natomiast uważam, że cena nie jest absolutnie minusem tego monitora, bo tak naprawdę monitor kosztuje około 4800 zł, 5000 zł i no jest kierowany do entuzjastów, jest wyposażony w szereg innowacyjnych, ciekawych technologii, także według mnie cena jest całkowicie ok. Podsumowując, według mnie monitor Asus ROG PG348Q, szczególnie w czasie, kiedy na rynku wkrótce debiutować już będą monitory 144 Hz, 4K, HDR, czy monitory też 200 Hz. Ten monitor jest świetną alternatywą dla tego typu monitorów gamingowych, ponieważ jego na pewno wielką zaletą jest cena. Ponieważ ten monitor można kupić za około 5000 zł. A monitory, o których mówimy, które pojawiać się będą na rynku, mogą kosztować nawet po 15 tysięcy złotych bądź więcej. Jak widać, niedawno Acer oraz Asus zapowiedzieli swoje monitory, wprowadzili na rynek swoje monitory 4K 144 Hz 28-calowe. No i ceny tych monitorów wahały się w granicach 10-12 tysięcy złotych. Także monitory formatu 21:9, 4K. 144 Hz podejrzewam, że mogą tego 15-taka przysłowiowego kosztować. No a tutaj mamy 100 Hz, te podkręcane 100 Hz, ale jednak jest naprawdę nieźle. Monitor IPS na 10-bitowej matrycy IPS, także piękne odwzorowanie kolorów, jakby nie patrzeć. Rozdzielczość 3K, czyli 3440x1440. Zakrzywiony ekran, szereg ciekawych funkcji, jedne można wykorzystać, innych nie. Kwestia wyobraźni i może potrzeby, która tam kiedyś w przyszłości zajdzie. Ale no według mnie świetna sprawa. Świetna sprawa i naprawdę no gdyby nie to, że ja jestem przyzwyczajony do 144 Hz już bardzo i te 100 Hz mi tutaj wadzi często, to sam bym rozważył ten monitor nawet w najbliższym czasie. Zobaczymy, jakby to wszystko się potoczyło. W każdym razie polecam produkt, naprawdę fajny i godny. A jeszcze zapomniałem wspomnieć, a to też mega ważna rzecz. Asus daje na ten monitor gwarancję 0 bad pikseli. Czyli jeżeli jakikolwiek bad piksel pojawi nam się na monitorze, podlega to gwarancji. Też fajny bonus. Ok. Pozdrawiam Was. Dajcie znać, jak podobał się materiał, jeżeli chodzi o monitor. Jeżeli macie jakieś sugestie, jak najbardziej piszcie w komentarzach. Komentujcie, subskrybujcie nasz kanał. I dawajcie łapkę w górę, jak się podobało. Albo w dół, jak się nie podobało, bo też tak być może. Pozdrawiam, Konrad. Cześć.